świeciło słońce. Mieszkała w nim piękna księżniczka Angelika, która wychowywała młodszą siostrę Aninę. Pewnego dnia nad zamkiem pojawiły się ciemne chmury. Zła czarownica Genovefa uwięziła księżniczki w najwyższej wieży zamku. Budowli strzegł straszny, ziejący ogniem smok Stefan, który uniemożliwiał wyjście księżniczkom z wieży. Pewnego razu pojawił się książę Filip, który przyjechał na swoim wiernym rumaku Błyskawicy. Książę pokonał smoka i uwolnił księżniczki. Wtem pojawiła się czarownica Genovefa, która przyleciała na miotle. Chciała zamienić księcia Filipa w ropuchę, a księżniczki w żaby. Nagle pojawiła się dobra wróżka chrzestna, Paulina, która zamieniła czarownicę w kamień i uratowała księcia i księżniczki. Książę Filip ożenił się z księżniczką Angeliką i żyli długo i szczęśliwie, a Alina została pomocnicą wróżki Pauliny i dostała skrzydła. Koniec.